Witam serdecznie moi drodzy na moim kanale. Chciałem tylko przekazać taką informację, że jeśli posiłkujecie się moimi filmami i próbujecie naprawiać swoje urządzenia radiokomunikacyjne czy też elektroniczne, od razu chciałem zapowiedzieć, że nie biorę odpowiedzialności za to, co wy tam sobie zmalujecie. Jak wiadomo, każdy próbuje wzorować się na kimś i na czymś i moje filmy są wyłącznie filmami poglądowymi. Nie są to filmy edukacyjne, tylko filmy, które pokazują niektóre przypadki usterek, jak je na przykład usuwam ja, w jaki sposób. Nie są żadnym materiałem szkoleniowym, więc jeśli naprawiacie swoje urządzenia, pamiętajcie, ja za to nie biorę żadnej odpowiedzialności, po prostu robicie to na własną odpowiedzialność. A teraz zapraszam do kolejnego odcinka, którym będzie Kenwood TS2000, już chyba drugi w tym sezonie, także zapraszam do oglądania. Widzicie, dzisiaj znów na stole TS2000, w którym na prawie co jest, tutaj mamy podświetlenie za słabe z tej strony, jak widzicie, żarówki się przepaliły, więc trzeba je wymienić. Drugą bolączką tego transceivera jest to, że klient zgłosił, że słyszy to radio, odbiera o 2 klocki mniej niż zwykle powinno odbierać według innych radiotelefonów. Według mnie to radio jest totalnie głuche. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Mam teraz włączony sygnał minus 73 dBm tutaj do gniazda antenowego z tyłu w radiu. Oczywiście mamy w emisji USB od strony generator 1 kHz, żebyśmy mogli słyszeć jakiś dźwięk, żeby to od strony nie miało sens. Powinniśmy teraz mieć bez włączonego preamplifiera jakieś 2-3 esiki. Po włączonym powinniśmy mieć S9. Zobaczcie, co się dzieje. Dopiero mamy 5 S-ów, S5 dB, jeśli włączymy preamplifier. Moi drodzy, no to radio jest głuche moim zdaniem. Pokazałbym to na przykładzie innego radia mojego, które jest sprawne, ale no, za dużo odpinania mam, więc wybaczcie mi to, że nie zrobię tego. Więc przystąpimy do sprawdzenia, co się dzieje. Otworzymy radio z tamtej strony od płyty pośredniej częstotliwości. Będziemy popatrzeli na pierwszy rzut oka wizualnie, czy coś nie jest uszkodzone, że tak powiem, mechanicznie i tak dalej, bo od tego powinno się chyba zacząć taką naprawę, chyba albo na pewno. Na pewno powinno się zacząć od takiego sprawdzenia płyty głównej, jak zawsze, tych wszystkich elementów, podzespołów, czy przypadkiem nie jest coś uszkodzone. Ja teraz otworzę radio, odwrócę go, że tak powiem, na plecy i zobaczymy, zerkniemy do środka, zobaczymy, co się tam dzieje. Jak widzimy, radio mamy już otwarte, zobaczcie sobie, tak to wygląda w środku, taki transceiver. Na pewno już widzieliście, bo pokazywałem też TS-y nieraz w moim kanale. Jest tutaj wszystko ok. Na pierwszy rzut oka oczywiście. Zrobimy sobie zbliżenie może płyty. Można by podejrzewać, że to są filtry pośredniej częstotliwości, które są umiejscowione w tym miejscu, tutaj jak widzicie. To są trzy filtry na tej płycie. Czwarty jest do VHF-u. Przepraszam, UKF-u. To jest na innej płycie. Tutaj mamy trzy filtry firmy Toko, to są oryginalne filtry, można by się pokusić o ich wymianę, ale niestety klientowi się bardzo spieszy, więc ja nie będę ich wymieniał, ponieważ musiałbym je zamówić w Stanach, bo tylko stamtąd biorę części do TS-ów i do większości radiotelefonów, transceiverów KF-owych. Moi drodzy, wszystko jest ok, poza tym, co mi tutaj już migło, widzicie. Mamy tutaj jeden element, jakby był wypalony. A zaraz sobie sprawdzimy, pierw porównamy sygnały, które puścimy przez wejście antenowe tutaj. Gdzie my tu mamy wejście antenowe, żeby móc zobaczyć. O. Przez wejście antenowe, a potem wepniemy się bezpośrednio do płyty głównej, omijając tutaj do tego wejścia CN1, omijając cały, że tak powiem, bandpass filtry, które są odpowiedzialne tutaj z drugiej strony na skrzynce antenowej, na całym wzmacniaczu. Także bezpośrednio do tej płyty się wepniemy, zobaczymy, czy te sygnały będą się różniły.
Ale widzę, że ten element tutaj jest wypalony, chyba był strzał w antenę albo duże jakieś, że tak powiem, wyładowanie, które tutaj poniosło tą cewkę. To chyba jest cewka. Zaraz zobaczymy na schemacie, co to jest, także zerkniemy sobie na schemat. Mamy tutaj pokazaną płytę, która jest, którą oglądaliśmy tutaj z góry z elementami, które już są nalutowane. Tutaj mamy już z góry od elementów, to jest oczywiście dwustronny druk, więc z drugiej strony też mamy elementy, ale element, którego szukamy, mamy uszkodzony tutaj z góry, więc zerkniemy, co to jest. To jest tutaj gdzieś obok tego przekaźnika, widzę, że to jest cewka L1. O, ten element jest uszkodzony, to jest cewka L1, która jest też odpowiedzialna za prawidłową pracę odbiornika. Spróbujemy za chwilę sprawdzić, jakie sygnały będziemy mieli po podpięciu przez gniazdo antenowe, a potem przez gniazdo CN1. Przez gniazdo antenowe zresztą już widzieliśmy na początku filmu, jak to wygląda, ale sprawdzimy też przez to bezpośrednio łącze CN1, czy przypadkiem jeszcze nie robi, nie psuje nam tutaj, że tak powiem, roboty skrzynka antenowa, albo cały układ z filtrami pasmowymi od strony nadawczej wzmacniacza PA. Dobra, ja przystępuję do podłączenia teraz sygnału tutaj do... Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć w tym radio, spróbuję to oddalić jakoś, to wam pokazać, jak będę miał włączone przy radiu. Ja sobie ustawię tylko... O, właśnie. Włączamy sobie tutaj. Zobaczymy, jak to wygląda teraz ten sygnał. Włączymy sobie preamplifier. Wszystkie pomiary tutaj przeprowadzamy na włączonym przed wzmacniaczu. Tak mówi instrukcja serwisowa, więc jak widzicie, mamy teraz S5. Przełączę teraz sobie, wepnę się do złącza CN1. Przewodem takim, gdzie jest ekranowany, się podłączymy do CN1. Dobra, ten sam sygnał podłączymy teraz do CN1. Wypinamy sobie i wpinamy do CN1 i zobaczymy, co się dzieje. Czy to jest aby to samo? Ok. No niestety to samo mamy, więc możemy wyeliminować filtry pasmowe nadajnika z wzmacniacza i skrzynki antenowej. I po kolei te przekaźniki, które tam są zawarte w tym, ja to może ściszę, żeby było mnie lepiej słychać, ponieważ przekaźniki też czasami ulegają uszkodzeniu i powodują to, że ten sygnał odbiorczy jest po prostu niski, prawda? Dobrze, teraz musielibyśmy zrobić tutaj taki, że tak powiem, myk brzydko. Wepniemy się sondą od razu z generatora do płyty głównej, do elementów, które nam tutaj występują na tej płycie. Podłączy się poza tą cewkę, która jest tutaj uszkodzona. Coś tu widzimy. O, zobaczcie. Podłączyłem się za cewkę uszkodzoną, już mamy S7, prawda? Zobaczcie. No i tutaj chyba jest problem. Tu jest główny problem. Dioda S6 za cewką S7. Ok, sprawdzamy dalej. Dioda tutaj jeszcze jedna jest, która też często ulega uszkodzeniu, jeśli pierdzielnie na piorun, bo tak brzydko powiem. Ona jest w porządku, bo sygnał jest odpowiedni, ten sam, tak. Filtry pasmowe bezpośrednio, ok. Musimy się za tą cewką wpiąć, zobaczymy, co będzie. Spróbujemy wymienić ten dławik, cewka, ona ma 47 mikrohenrów, także mam coś takiego zastępczego na stanie, spróbujemy to wymienić. Ok, ja się biorę za robotę i zobaczymy. Aha, jeszcze miałem pokazać to na schemacie. To jest cewka L1, więc już wracamy do schematu, przepraszam. Wybaczcie, że kamera się tak trzęsie, ale no, to nie jest studio, to jest warsztat, więc postaram się to pokazać, jak najlepiej będę umiał. Uszkodzeniu najczęściej ulegają też te diody, już wam pokazuję, moi drodzy. To jest
taka pięta Achillesowa tych radio, tych transceiverów, to jest dioda D7. Ta dioda często również ulega uszkodzeniu z racji tego, że D7 i D4 też, z racji tego, że po uderzeniu pioruna po prostu jest tutaj taki myk, że ona się po prostu uszkadza, pali się ta dioda po prostu, tak? Dobra, wracam do schematu. Zobaczymy, jak to wygląda na schemacie. Ok, jesteśmy na schemacie tutaj strony elementów. Więc tak, tu widzimy po strzałkach, jak biegnie nam sygnał. Tutaj mam jeszcze jedno takie wejście RCA, które jest zmieniane w menu w radiu, gdzie możemy sobie robić tylko odsłuch, to tylko do odsłuchiwania, prawda? A tutaj mamy przez nadajnik, także możemy i nadawać, i odbierać przez to gniazdo. Oczywiście cały sygnał rozkładany jest tutaj, rozgałęziany jest przełączany w sumie przez ten przekaźnik, który tu widzimy, K1. Idziemy po sygnale dalej i widzimy cewkę L1 tutaj, która jest uszkodzona i ona po prostu jest spalona, nie ma takiego przewodzenia, więc ten sygnał też nam tutaj nie przechodzi. Radio jest totalnie, znaczy według mnie to jest radio totalnie głuche. Coś tam słyszę, ale nie tyle, co powinno. Dobra, ja się biorę za wymianę tej cewki, wyczyszczę całą płytę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widać, moi drodzy, do wymiany mamy ten element. Już grzeje się lutownica, przygotowuję to do wylutowania. Wylutuję to sobie, wyczyszczę wszystko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To aż tutaj to przeskok był taki, że aż to tutaj poleciało. Nie przypomniałem, że klient stwierdził, że to radio już takie kupił. Powiem wam, nieładnie, jeśli ktoś sprzedaje takie radio, w którym mu się coś stanie i potem to radio wędruje do kogo innego, niby to radio jest ok, ale nie do końca. Kochani, tak raczej nie róbmy, bo to jest nieuczciwe, wiadomo. Wiadomo, że naprawy takich radiotelefonów, takich transceiverów są naprawdę kosztowne, z racji tego, że elementy są też nie zawsze na miejscu tutaj dostępne u nas w kraju. No ale niestety, no, trzeba uziemiać antenę. Pamiętajcie, w większości takich rzeczy też powoduje nieuziemienie anteny. No i niewykręcanie wtyczki. Jeśli zbliża się burza, najlepiej sobie wykręcić wtyczkę antenową z takiego radia. Odłączyć to radio w ogóle od zasilania antenowego i zasilania napięciowego, żeby być bezpiecznym, aczkolwiek powiem wam nie do końca, bo miałem przypadek, o którym może opowiem na koniec filmu, w radiu, które było odłączone kompletnie od wszystkiego, stało na półce, była burza, był tylko wkręcony mikrofon, ale o tym postaram się powiedzieć potem, jak nie zapomnę. Dobra, ja się biorę za wylutowanie elementu, zobaczymy, co się będzie działo. Element już wylutowałem, zobaczcie, moi drodzy, co tutaj się dzieje. I ten pad jest wypalony wręcz. Ja nie wiem, z czym to jest spowodowane. Czekajcie, bo nie mogę ostrości złapać. O. Kamera też zawodzi czasem. Zobaczcie. Cały pad jest nawet wypalony tutaj. On się urwał po prostu. Nawet go nie musiałem lutować, tylko tutaj puściłem cyną i puściło cyną, a to odeszło mi. Więc to jest całe wypalone. No powiem wam grubo, no. Albo ktoś podłączył jakiś inny nadajnik przy podłączonym, że tak powiem, spięte dwa nadajniki. Nie wiem, naprawdę. Domyślam się tylko, bo gdyby to było uderzenie pioruna, podejrzewam, to tutaj by pół tej płyty poleciało. A tutaj poszedł ten dławik, więc zastanawiam się, co to było przyczyną tego. No, jakieś przepięcie na pewno, ponieważ, no, nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Zobaczymy. Dobra, ja to sobie wyczyszczę, wlutujemy nowy element zastępczy, zobaczymy, jak to będzie działało. Takim wstępnym wyczyszczeniu tego zauważyłem, że zobaczcie, ta dioda tutaj też jest luźna. Całe pady są wypalone. Tu naprawdę coś się działo dosyć niedobrego, powiem wam. Nie wiem, co to mogło być. Czy przekaźnik nie wyłączył się z nadajnika? Trudno mi powiedzieć. Także musimy to sprawdzić jeszcze. Także poszło tutaj grubo. Dioda zabezpieczająca tutaj, którą mamy na masę. Ona spowodowała to, że te elementy po prostu się tutaj przypaliły. Ona po to właśnie ta dioda jest, żeby nam do masy zewrzeć. Wylutujemy tą diodę, sprawdzimy to wszystko.
Zobaczę, jak to będzie wyglądało, jak to wymienimy, prawda? Czy aby coś nie dalej nie poleciało. Aha, ale tu jest jeszcze ta dioda, o której mówiłem wcześniej. Zaraz tylko sobie zerknę. O, to jest ta kolejna dioda, która też ulega uszkodzeniu. Chyba ją też od razu wymienię. Mam takie diody na stanie, więc tą diodę od razu wymienię. Zobaczymy, co będzie się działo. No. Wymieniłem, moi drodzy, dławik. No niestety, tak jak wcześniej powiedziałem, nie mam czasu, ponieważ klientowi się spieszy. Niestety teraz mamy takie czasy, że wszyscy pędzą. Więc nawinąłem sam taki dławik z takiego, który tutaj widzicie. On dokładnie nie ma 47 mikrohenrów, już zaraz wam powiem. On ma 180 nanohenrów. Takie parametry ma ten dławik, to jest ta cewka L1. Także no, musiałem nawinąć ręcznie sam i oczywiście udało się, mamy pełną czułość odbiornika, co za chwilę pokażę. Ta dioda okazała się ok, tylko ja ją wylutowałem i przedłużyłem jej pady, które były też, że tak powiem, tutaj przegrzane. Nie wiem, co tutaj się działo, naprawdę tu chyba płonęło coś. Reszta elementów tutaj w tej okolicy jest ok. Sprawdziłem odbiornik, działa wszystko poprawnie. Nie do końca też skrzynka antenowa, że tak powiem, stroiła. To też mogło być spowodowane właśnie tym tutaj, co się tutaj stało. Dobra, ja poskładam radio. Została mi jeszcze wymiana żarówek w wyświetlaczu, więc ja za chwileczkę to złożę z tej strony i pokażę wam, że to radio odzyskało swoje siły, swoje, że tak powiem, parametry. Za chwilę to pokażę, tylko odwrócę to radio, podłączę do zasilania, do generatora i będziemy to mogli zaobserwować na filmie. Tak, moi drodzy, możemy śmiało powiedzieć, że naprawa nam się udała. Jest to naprawione, jak widzicie, przy wyłączonym preamplifierze, przy tym samym sygnale generatora minus 73 dBm mamy tutaj S7 już. Zobaczcie, włączymy teraz sobie preamplifier, że mamy S9 i to jest prawidłowe wskazanie tego S-metra. Także radio, że tak powiem, było głuche poprzez uszkodzoną tą cewkę. Jakiś sygnał tam docierał oczywiście przez te wszystkie spalone, zwęglone elementy. Coś tam się dostawało z racji czułości odbiornika. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to widać. Tutaj może ja spróbuję jeszcze zrobić zoom na... O, zobaczcie. Mamy 9S. 9 dB na S-metrze. Wyłączę power amplifier. Znaczy amplifier, który jest... Amplifier, który wzmacnia sygnał odbiorczy. Mamy S7. Także zobaczmy, jaka jest różnica w sygnale, w czułości tego odbiornika w tym radiu. Ok, moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Oczywiście o wymianie podświetlenia w tych radiach już film jest, więc nie będę go pokazywał. Zostało mi tylko, że tak powiem, wymienić tutaj trzy żarówki, które są do wymiany z tej strony. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... sześć żarówek, więc dwie żarówki musimy wymienić i sprawa będzie załatwiona. Moi drodzy, dzięki serdecznie za obejrzenie tego filmu. Jeśli wam się podobał film, oczywiście łapkę proszę w górę. Jak zawsze mówię na koniec filmów, jeśli chcecie się podjąć sami w domowych warunkach takiej naprawy, jak najbardziej, przy użyciu jakichś odpowiednich narzędzi, które są do tego przeznaczone. I to by było tyle. Także życzę wam dalekich, potwierdzonych łączności, dużo zdrowia i szczęścia. Do następnego zobaczenia. Pozdrawiam 73. Na koniec, moi drodzy, taka mała próbka tego, że radio pracuje. Posłuchamy sobie, jak ono tutaj działa, jak słyszy. Wzmocnienie.
Stefan Kłebek 9, Paweł Kłebek Ewa. Widzimy, radio bardzo dobrze odbiera. Stefan Kłebek 9, Paweł Kłebek Ewa. Straszny. Tłogna na paśmie, jak widzicie, ciężko się cokolwiek dowołać. Ale radio odbiera bardzo fajnie. Spróbujemy sprawdzić ten nadajnik. Stefan Kłebek 9, Paweł Kłebek Ewa. Stefan Kłebek 9, Paweł Kłebek Ewa. Tak, z SQ9, Papa Queen Echo. Witam serdecznie, 59, bardzo ładnie odbieram. Proszę, jaki twój znak jest, bo tutaj nie usłyszałem? Proszę, z tej strony Stefan Kłebek 9, Paweł Kłebek Ewa, operator Mirek QTH Rybnik, Polska Południowa. Thank you.
QSL, QSL, dziękuję serdecznie, pozdrawiam 73. Jak widzicie, wszystko działa ok. W jak najlepszym porządku, można powiedzieć. Także inne pasma sprawdzimy, ale to nie jest antena na te pasmo, więc tu tylko możemy sprawdzić odbiór. Jak widzimy, radio działa w porządku, także myślę, że klient będzie zadowolony.